seven, six, five, four, three, two, one, fire. Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Laureat konkursów Popularyzator Nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. No nie tak, panie Tomku, nie tak. To trzeba zawijać, tak jak świstak, to jest reberka. To trzeba zawijać, a nie zszywać zszywaczem. No jak pan robi te... No tak, a tu mi dzwoneczek łóżka, dzwoni, no. No barszcz mi nie wyszedł, bo wziąłem z torebki. Ale podobno ta metoda ze zszywkami jest naprawdę dobra, chociaż ale potem się do wygłubię. Do uszek. To o czym do w końcu uszek mówicie? Ja mówię o uszkach, że ale podobno zamiast kleić, to się zszywa i potem się wydłubuje. Poczekajcie, to prezentów jeszcze nie mamy. Nie, no wszystko mamy. Będzie mamy? W odpowiednim mamy czasie, ale zdaje się, że już chyba jesteśmy na antenie. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Tych, którzy słuchają nas w sposób tradycyjny, korzystając z tradycyjnego, dobrego radia. Tych, którzy słuchają nas w sieci, czatują na stronie www.myszka.org. Tych, którzy towarzyszą nam później, słuchając podcastów. I tych, którzy również przychodzą do nas z Facebooka. A w studiu zacznę tym razem od strony lewej, Maciej Jankowski. Witam. Tomasz Lam. Dobry wieczór. I Piotr Pilek. Kłaniam się. Pogoda nam dopisała, panowie. Mamy wspaniałą zimę. Tak chyba minus 16 stopni mrozu. Nie, wystarczy, że jest minus 7. Teraz jest cieplej, natomiast dziś wrzuciłem do samochodu łopatę. A ja łańcuchy śniegowe. No, to się przydaje, Przed audycją... Pozdrawiam pana, który dzisiaj się przykleił do mnie, hamując na Unisławie. Natomiast przyjeżdżając tutaj do studia, niestety Piotr musiał mnie troszkę popchać, bo nie udało mi się zaparkować poprawnie, ale w końcu jak się udało... Jak się nazywa ta metoda? Na czołg. Tak, czołgiem wjechaliśmy. Pogoda jest fantastyczna. Powiem szczerze, że śniegu dużo. No, najbardziej cieszą się dzieci. Dokładnie. Śniegu dużo, masę bałwanów. Myślę oczywiście o śniegowych bałwanach. Zdarzają się na drodze bardzo często. A przy okazji zaglądam na czat. Przypominam, czatujemy na www.myszka.org i tutaj nasi czatujący już się włączyli do dyskusji. Pytają, czy są rózgi. No właśnie, są rózgi, a chciałem powiedzieć, że... Choinka USB? Dzisiaj wyjątkowo mamy bardzo dużo czatujących i słuchających. W tym, jeżeli pozwolicie panowie, że wymienię tylko kilka dosłownie miast. Nowy Jork, Salt Lake City. Tam też jest zima. Tam też jest zima, tak, i to bardzo mocna. Z takich bardziej europejskich, Berlin, Toruń i kilka jeszcze innych. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Lista byłaby bardzo długa. Gdybyśmy tak chcieli wszystkich wymienić. Bardzo długa. Więc pozdrawiamy wszystkich serdecznie i dzisiaj tak powiem zupełnie w świątecznym nastroju. Zresztą czego najlepszym dowodem jest pan Tomek, umazany cały mąką, bo lepi te pierogi. No tak, pomagam żonie 600 uszek ulepić. To jest wyzwanie. Wyskoczyłem tylko na chwileczkę tutaj, także ja zaraz tam wracam. Ja lepieniu pierogów. Pomagam. Piotrek woli pierożki, a uszka, no, przygryziemy uszka. Ja uszka bardzo lubię, uszka, powiem szczerze, i wszystkim polecam uszka. Odzywają się poszczególni czatujący. Za chwilę przedstawimy kolejne pytania dla tych, którzy czatują na www.myszka.org. Mówię kolejne, bo to już taka tradycja, że w każdej audycji w magazynie komputerowym Trącić Myszką są, co panie Tomku? Ktoś... Feniks nawet. Z popiołu. I jednocześnie Ostrowiec Świętokrzyski się też odzywa i Żory się odzywają. Pozdrawiamy tych bardzo, wszystkich, bardzo są daleko. Pozdrawiamy. Tych, którzy są blisko i o czym będziemy dziś mówić. Tak poproszę o wszystkim, bo dzisiaj jesteśmy w takim zupełnie przedświątecznym nastroju. Bardzo świątecznym nastroju. Przyniosłem wam kilka zabawek. Dokładnie. Bawimy się tutaj, a nie, to dzwoneczek, to pan Tomek się będzie bawił tym dzwoneczkiem. Przede mną taka duża zabawka z jabłuszkiem. Panie Piotrze, co to jest za zabawka? iPad. W końcu trafił w moje ręce. iPad i ten dodatek wyświetlający w tej chwili co? Mapę Europy z zaniesionymi samolotami, bo dużo Polaków wraca do domu na święta.
No i można spoglądnąć, gdzie się znajdują w danej chwili, żeby wiemy, jakim lotem. To jest jedna z aplikacji oczywiście. Bardzo wiele pytań dostałem dotyczących tabletu za 300 zł. To właśnie taki tablet się dzisiaj u nas pojawi. W tej chwili, że tak powiem, dałem do przetestowania osobom, które są razem z nami tutaj, czyli żeby zapoznały się osobom kompetentnym jak najbardziej, żebyście zapoznali się i zobaczyli, jak działa urządzenie za 300 zł, no i za trochę troszkę więcej niż 300 zł. No ale w sumie tak na początku to rzeczywiście różnica jest zasadnicza, bo ten, o którym pan mówi, jest dwukrotnie mniejszy. To na pewno też, ale o tym myślę, że porozmawiamy za chwilę. Czyli o tym za chwilę i za chwilę też będą pytania konkursowe. Przypominam, czatujemy www.myszka.org. Telefon do radia 91 421 9200. Chciałem przypomnieć stary numer, ale obowiązuje nas teraz nowy numer jakiegoś czasu, 421 9200. I proszę panów, to co, zaczynamy, czy jeszcze porozmawiamy w nastroju świątecznym? Ja bym proponował wrócić jeszcze do naszej poprzedniej audycji, to znaczy, ponieważ... do uszek. Nie, do strzywek. Dobrze. W uszkach. Do naszej poprzedniej audycji, czyli DVB-T, ponieważ tak mamy jest. Nowy... Wydarzyło się coś tak, w tym wydarzyło temacie, się coś. A my jesteśmy na bieżąco, śledzimy to na bieżąco. Piotrek nie jest na bieżąco, proszę państwa, bo nawet jeszcze nie zeskanował porządnie... No więc przygotowałem. Zeskanowałem się i zeskanowałem i są piękne. Oj, programy. Zrobił to chyba 5 minut przed wyjściem. Ale no, dobra. Uszka skanowałem? Nie, no właśnie nie. Okazuje się, że ruszył w piątek, bądź w czwartek wieczorem już na dobre MUX 2.